W ramach obchodów Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Rozwoju oraz 25. rocznicy pierwszych wyborów samorządowych w Polsce odbył się pierwszy rajd rowerowy samorządowców po Roztoczu. Pomysłodawcą i organizatorem tej wyjątkowej imprezy było Starostwo Powiatowe w Lubaczowie przy wsparciu Stowarzyszenia Rozwoju Edukacji przy Liceum Ogólnokształcącym imienia Tadeusza Kościuszki w Lubaczowie i Koła Środowiskowego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa przy Starostwie Powiatowym w Lubaczowie. Współorganizatorem był Roztoczański Park Narodowy z siedzibą w Zwierzyńcu. Stawiamy na zdrowy tryb życia, ale też integrację środowiska samorządowego. Stąd dzisiejsza impreza. Ona ma charakter rekreacyjny, turystyczny, krajoznawczy, poznawczy, ale też integracyjny. W tym roku w Polsce po raz pierwszy obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Zrównoważonego Rozwoju, czyli takiego rozwoju, gdzie rozwój społeczny i rozwój gospodarczy musi się odbywać w zgodzie z poszanowaniem wszystkich komponentów środowiskowych, takich jak powietrze, woda, gleba, szata roślinna, albowiem jakość tych składników przyrodniczych warunkuje w ogóle jakość życia człowieka na ziemi. To był pierwszy aspekt. Drugi aspekt to promocja naszych walorów, cennych walorów środowiskowych tej ziemi lubaczowskiej, w szczególności obszaru Roztocza, jak również przedstawienie uczestnikom dziedzictwa geologicznego, bogatego, bardzo cennego, w kontekście nowej jakby gałęzi turystyki, geoturystyki. Wszyscy tutaj mieszkańcy i nie tylko jakby słyszeli tą markę Roztocza, ale dzisiaj będą mogli naocznie doświadczyć tego dziedzictwa przyrodniczego, historycznego, krajobrazowego, no i geologicznego tej ziemi. Ja bym tutaj powiedziała, cudze chwalicie, swego nie znacie. Chcemy pokazać piękny kawałek ziemi, w którym żyjemy, ale nie do końca znany, nawet nam, mieszkańcom. Nieopodal odległy Lubaczów, ale wiele osób nie zna tych terenów, nie uczęszcza. Będą mieli okazję i właśnie to ich tutaj też przywiodło dzisiaj. Z całego powiatu, ale też i spoza powiatu. Więc wydaje mi się, że ta impreza odbije się szerokim echem i przyciągnie na kolejne edycje jeszcze więcej uczestników. Dzisiaj, kiedy tu przyszłam, to musiałam się wpatrywać w niektóre osoby. Czy to rzeczywiście są te osoby, które znam z codzienności, które znam właśnie podczas pracy. No jest to piękna, myślę, forma i odpoczynku, i poznania się nawzajem, poznania się może tak właśnie od takiej innej strony. Jest też to forma poznania terenu. Żyjemy tutaj, ale często przejazdem gdzieś tutaj tylko bywamy, a dzisiaj możemy dotknąć tej przyrody, właśnie tego pięknego Roztocza stopą i dotknąć oczami, mówiąc tak metaforycznie. Także piękna forma odpoczynku również i promocji naszego tutaj regionu. 25 lat samorządności i chcemy właśnie poprzez samorząd i uczestnictwo radnych i innych z rady gmin, również poza powiatu lubaczowskiego, chcemy, żeby uczestniczyli w tym pierwszym i później następnych rajdach samorządowych po to, żeby promować nasze Roztocze, piękne Roztocze, wiele walorów posiada. Pierwszy rajd samorządowców miał charakter edukacyjno-turystyczny. Zintegrował urzędników wraz z rodzinami z całego Podkarpacia, którzy wsiedli na rower i pokonali 35 kilometrów, podziwiając piękno Roztocza, a po drodze mijali wszystko to, co w tym rejonie najpiękniejsze. W rajdzie wzięło udział około 70 uczestników, najstarszy miał 70 lat, a najmłodszy Mateusz 5. Miłośnicy rowerów i przygód wyruszyli z Dębowego Dworu w Rudzie Różanieckiej w kierunku Huty Różanieckiej, a następnie drogą leśną do rezerwatu Las Bukowy, położonego w obrębie Parku Krajobrazowego Puszczy Solskiej, który chroni zespół Lasów Bukowy z licznymi gatunkami roślin. W miejscowości Narol zwiedzali Pałac Łosiów, wzniesiony przez hrabiego Antoniego Feliksa Łosia w roku 1781. Zbudowany w stylu barokowym, na rzucie podkowy herbowego znaku Łosiów. Pałac uległ częściowemu spaleniu podczas powstania styczniowego. W roku 1945 pałac ponownie spalono. Został dwukrotnie ograbiony z najcenniejszych obrazów, książek, rzeźb i mebli przez wojska austriackie, a następnie przez Armię Czerwoną. Przez około 50 lat stał opuszczony. Obecni właściciele powołali fundację, której głównym celem jest odbudowa pałacu i stworzenie w nim akademii dla utalentowanej młodzieży z Europy Wschodniej i Środkowej. W pałacu ma się również mieścić artystyczne centrum naukowo-szkoleniowe,
nawiązujące do szkoły artystycznej założonej przez pierwszego właściciela pałacu, hrabiego Łosia. Z Narola drogą powiatową samorządowcy udali się do miejscowości Narol Wieś, następnie do miejscowości Pary w kierunku wsi Huta Szumy. W miejscowości Rebizanty zatrzymali się przy pomniku upamiętniającym przekroczenie granicy rosyjsko-austriackiej przez Józefa Piłsudskiego. To wydarzenie zostało upamiętnione w 1936 roku tablicą. Przyszły naczelnik państwa polskiego, przekroczył tutaj granicę zaboru, stwierdzając, że niczem jest wraży kordon wobec potęgi ducha narodu polskiego. W trakcie rajdu zostały zaprezentowane inicjatywy na rzecz integracji działań w zakresie zachowania środowiskowego dziedzictwa i naturalnych zasobów oraz rozwoju społecznego. Wiele cennych informacji na ten temat przekazał uczestnikom zastępca dyrektora Roztoczańskiego Parku Narodowego Tadeusz Grabowski. Transgraniczny rezerwat biosfery, wpisanie Roztocza do UNESCO, to jest obszar nie tylko samego Roztocza po jego fizjonomicznych granicach, ale również ta część najbliższa Roztoczu, ta część tej równiny biłgorajskiej jest włączona za sprawą właśnie funkcjonujących tu już systemów ochrony przyrody, ale jest to teren powiązany funkcjonalnie gospodarczo z Roztoczem, bo w tym rezerwacie biosfery nie chodzi tyle o ochronę, co o człowieka i jego gospodarowanie w sposób zrównoważony, zgodnie z kanonami najlepszymi, jeżeli chodzi o gospodarowanie czy krajobrazem, czy bogactwem naturowym. To jest taka pewnego rodzaju idea fix, to jest taki niedościgniony jak gdyby ideał zarządzania w sposób, który angażuje w dużym stopniu społeczność lokalną, NGOsy na równi z samorządami, placówkami naukowymi itd. Punkt widokowy w Hucie Różanieckiej oraz geostanowiska w projektowanym geoparku Kamienny Las na Roztoczu, w którym są stanowiska archeologiczne mające wybitne walory kulturowe i historyczne, promujące dziedzictwo geologiczne i geomorfologiczne terenu powiatu lubaczowskiego, w ciekawy, interesujący sposób przybliżyła uczestnikom doktor habilitowana Teresa Brzezińska-Wójcik z Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Geopark to jest forma organizacyjna, obszarowa, czyli składająca się z jednostek administracyjnych i taką nadrzędną ideą tej właśnie formy organizacyjnej jest przybliżanie, udostępnianie zasobów geologicznych szerokiemu odbiorcy. Mając takie dziedzictwo geologiczne, jakim na przykład są skały miocęńskie, które zobaczymy sobie tam z drugiej strony, w Hucie Różanieckiej, warto byłoby troszkę postawić na geoturystykę w tej części Roztocza. Tym bardziej, że są właśnie progi skalne, z tym, że nie w wapieniach miocęńskich, tylko w skałach górnokredowych. Tutaj odsłaniają się skały węglanowo-krzemionowe, powiem ogólnie, które nazywają się gezami z piętra górnej kredy, czyli z górnej kredy, to piętro nazywa się ładnie, bo to się nazywa Kampan, czyli opoki Kampanu. I w tej dolinie właśnie Tanwi odsłaniają się takie cztery serie, już przechodząc od geoparku do rzeczywistości tutaj tej namacalnej, cztery serie takich progów skalnych właśnie wyrodowanych w tych gezach Kampanu, czyli w skałach generalnie węglanowo-krzemionkowo. Uzmysławiając uczestnikom, że odwiedzili strefę linii brzegowej Morza Micońskiego w odsłonięciu skał Badenu. Piaski micońskie wykorzystywano do budowy linii obronnej Mołotowa, a fakt, że były koloru zielonkawego, idealnie maskował mury obronne. Tworzyły się z nich glony, z których powstały narośla tzw. rodolity, które po oderwaniu od skał były obrabiane przez morze i obecnie wyglądają jak skalne kuleczki lub scementowane ze sobą zlepy muszlowe. Natomiast muszelki, które oglądali uczestnicy, powstały wskutek wypełnienia miejsc po muszlach okruszcowaniem kalcytowym z glonów, które wytwarzały związki chemiczne. W konsekwencji powstały takie muszelki. Utworzenie geoparku na Roztoczu będzie przykładem realizacji programu UNESCO dotyczącego utworzenia globalnej sieci geoparków. Uczestnikami rajdu byli samorządowcy szczebla gminnego, powiatowego, wojewódzkiego, naukowcy z UMCS w Lublinie, przedstawiciele służb mundurowych, strażnicy nadleśnictwa Narol, policjanci oraz przedstawiciele instytucji podejmujących działania na rzecz zrównoważonego rozwoju. Impreza ukazała piękno Roztocza, a integracja środowisk samorządowych wspaniale wpisała się w obchody rocznicy pierwszych wyborów samorządowych oraz propagowała turystykę rowerową jako atrakcyjną formę rekreacji i aktywnego wypoczynku. To wyjątkowo wydarzenie honorowym patronatem objęli
Małgorzata Chomycz-Śmigielska, wojewoda podkarpacki, Władysław Ortyl, marszałek województwa podkarpackiego oraz Józef Michalik, starosta powiatu lubaczowskiego. Wiele osób na to pracowało. Oczywiście pomysł zrodził się u pana naczelnika Bogdana Skibińskiego. Przy współpracy pani naczelnik Marty Zabrońskiej pracowało naprawdę wiele osób, aby to wszystko dopracować. Ale z tego co widzę, to udało się. Wszystkie punkty zostały zrealizowane po kolei. Tak jak powiedziałam wcześniej, goście do pisalni, widzę uśmiechy, zadowolenie. No o to nam wszystkim chodziło. Pierwszy rajd po Roztoczu uważam za bardzo udany. No i obiecujemy, że postaramy się, aby były kolejne edycje.